Nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale niepełnosprawność nie jest tożsama z niezdolnością do pracy. System orzecznictwa o niepełnosprawności i system orzecznictwa dla potrzeb rentowych to dwie różne sprawy, które nie mają ze sobą nic wspólnego. O niepełnosprawności decydują powiatowe bądź miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. O niezdolności do pracy, która jest podstawą otrzymania renty, decyduje ZUS. Zajmują się tym więc różne instytucje, a lekarze orzecznicy jednego i drugiego systemu badają pacjentów i wydają swoje decyzje w zupełnie różnych celach. Często zdarza się, że osoba niepełnosprawna jest uznawana za zdolną do pracy. Niepełnosprawni mogą być bowiem pracownikami nawet lepszymi niż ci w pełni sprawni. Poznali już Państwo pana Roberta. Jest on świetnym przykładem, że osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może być przecież doskonałym nauczycielem, grafikiem komputerowym, dziennikarzem, muzykiem, a nawet prezydentem USA. Przed Państwem Franklin Delano Roosevelt. Prezydentem Stanów Zjednoczonych byłem w latach 1932-1945. To aż 4 kadencje. Owszem, w tym czasie 3-krotnie otrzymałem tytuł Człowieka Roku magazynu Time. I przez ten cały czas... Przez cały ten czas poruszałem się na wózku inwalidzkim, zgadza się. Co więcej, dzięki stałej aktywności moja niepełnosprawność była dla mnie łatwiejsza do przyjęcia. Niepełnosprawność często mobilizuje ludzi do jeszcze większej aktywności życiowej, tak jak miało to miejsce w przypadku prezydenta Roosevelta. Problemem jest niezdolność do pracy. Grozi ona każdemu z nas, dlatego obowiązkowo wszyscy jesteśmy od niej ubezpieczeni. Dzięki temu ubezpieczeniu ZUS wypłaca renty, czyli coś w rodzaju pensji za brak możliwości wykonywania pracy. Pamiętajmy więc, że osoba niepełnosprawna nie musi być niezdolna do pracy oraz że renta z tytułu niezdolności do pracy jest nierozerwalnie związana z opłacaniem składek.